Cześć, witajcie! Ja jestem Stareksi, rozpoczynamy kolejny odcinek na Cyćki z Go. A! Tutaj jest taki upior. Biegnij na upiora! Dobra, skamy tego rynstunku, to jest ostatnia część, którą mamy do znalezienia. Mam teraz dowód pamięta, gdzie to jest. Słuchajcie, taka sprawa. Nagrywam teraz Wiedźmina 3. Moja mama dzisiaj nie posła do pracy, ale będzie załatwiać pewne sprawy. Teraz posła do sklepu i nie będzie z godzinę, ale później będzie załatwiać pewne sprawy. A mianowicie jakie to sprawy? Takie to sprawy, że ona się uda. No takie sprawy po prostu poza, więc nie będę mówić jakie, bo to są moje sprawy. Bądź co bądź nie powinno być jej wtedy znowu z 2 godziny, więc to jest dzisiaj Wimps, jak najbardziej uda się nagrać. W związku z tym. A dlatego rynstunku musimy poszukać, kurde, mi się wydaje, że to chyba może być na górze. Tu widzę, jest to w taki sposób oznaczone, że chyba to będzie tutaj jest. O kurde, to jest nie wszystko. Czyli tutaj najwyraźniej jest jakiś rynstunek. Dwie części tego rynstunku. Dalej musimy te ruiny zaszukać. Jest, mamy! Dobra. Dziennik asystenta maga Hieronetusa. Pisze w wielkim pospiechu, zabarykadowałem się w pracowni, bo warownie zaatakował tłuk obok uzbrojonych chyba we wszystko, czym da się wywijać. Byłem zajęty pracą nad receptorą genialnego srebrnego mieca wiedźmickiego i nie zauważyłem, że nadciąga tłuszcza. Mam nadzieję, że wiedźmin Jargi przyjdzie po mnie i wyciągnie mnie stąd. Varyn ma ze sobą stanowy miejsc, drugi z kompletu. Na szczęście wskazałem mu recepturę parę dni temu. Jego uczniowie z Bastionu są razem z nim. Jestem pewny, że dadzą sobie radę z bandą knieci z kosami na storc. Jednak boję się o mojego mistrza. Od wielu dni nie wychodził. Z więcej pracuje w natchnieniu nad schematem zbroi. Mógł w ogóle nie zauważyć tego, co się dzieje. Dlaczego nie skończyłem pracy wcześniej i zgodnie z poleceniem mojego mistrza nie pojechałem badać śladów Elgara, legendarnego Wiedźmina Wilka? Gdybym to zrobił, chociażby wczoraj, byłbym już w bezpiecznej odległości od Kermoren. Kermoren zdał mi mapę, na której zaznaczył miejsce, gdzie Elgar ukrył ulepszenia wiedźmińskiego rynstunku. Dobra, no bądź to bądź. To mieć mamy zakończoną i teraz będziemy zbierać towarzyszy. Zyskaligę. Dlatego udajemy się już na Skellige. I myślę, że chyba w pierwszej kolejności pójdziemy do Mysowora. Krach i Cerys wiadomo, że są w zamku, ale chyba najpierw pogadamy z Mysoworem. A tepniemy się tutaj. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się. Odczarowanie Umy nie było łatwe. I wszystkich wiedźminów. Zamknij się, Jaskier. Się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem. Co tego nie. O! Proszę mi to przewinąć. Jedziemy do Mysowora. Naprzód. Dzisiaj chciałem trochę dłuższy odcinek na co zrobić. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle to taka sprawa. Oczywiście, że te kropki to prowadzą mnie w niewłaściwą stronę bez przerwy. Pewnie, no tak. I teraz nagle tam mam wracać. Co wy to widzicie? Jak te kropki mnie źle prowadzą. To jak co, ale nawigacja po mapie w tej grze to jest po prostu taka tragedia. Nawigacja jest tragiczna, no powiedzmy sobie szczerze. W ogóle to chyba jeszcze z Mysoworem nie pogadałam. Będzie okazja to zrobić. Ale co wydaje, naprawdę nawigacja w tej grze się i kuleje. Już w ogóle czuję, że ta gra mnie prowadzi w złą stronę, bo prowadzi mnie na górę, a właśnie Mysowor jest na dole i musimy tutaj zjechać jeszcze. Jaskini lasu.
Mysowoze! Mamy do porozmawiania. Możemy porozmawiać? Jak druidzi zapatrują się na nowego władcę Skellige? Ancraid to dobra krew. Problem w tym, że Cerys to pierwsza kobieta na tronie Skellige. Seksizm! Nie wszyscy są zadowoleni? Na Skellige jest 7 klanów. I każdy chciałby, żeby król wywodził się z ich rodu. Ale Cerys sobie poradzi. Nie jest tak porywcza jak Hjalmar. Najpierw myśli, a potem działa. Mając doradcę w postaci Kracha, może być dobrą królową. A i dlatego była lepszym wyborem. Byliśmy z Yen na Hindarsfjall. O, i czego się dowiedzieliście? Ciri była w Lofoten. Trafiła tam ranna. Miejscowi się nią zaopiekowali. Niestety dziki Gon trafił na jej ślad. Ciri udało się uciec, ale mieszkańcy wioski... Wiem, nie musisz kończyć. Rozmawiałem później z tymi, którzy ocaleli. Przykry los. Cóż, dobrze, że Ciri uciekła. Mam nadzieję, że szybko ją odnajdziecie. No już powoli się będziemy tym zajmować. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer Morhen. No proszę bardzo, my Sowry bez wahania chcą nam pomóc, no i to mi się podoba. Gędy nie kłamią. Dobra, no i teraz chyba Krach najpierw. Zadowolony z siebie jestem. Tylko oczywiście oni są w Kaer Morhen i najlepiej się tam będzie tepnąć. To teraz tak. Do teleportu się musimy udać. Ten teleport, no tutaj na górze gdzieś był. Więc w ogóle to jest chyba to miejsce, w które właśnie była koronacja Cerys. No tak, chyba to jest to miejsce. Gwimblej. Gwimblej to jest w ogóle Białowilk. Badger to jest Wiedźmin. A Gwimblej to jest Białowilk. Byście wiedzieli. O, dobry ambient w tym momencie leci. Przygód szukasz? Lepiej omijaj kłopoty, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Wow, jaki groźny. Ja tutaj mam dobre kontakty z waszym Jarlem. Więc lepiej trochę zasunków w moją stronę. Idziemy do Kracha. Krachu mamy do pogadania. Chciałem porozmawiać. Mam jakieś nowe tematy z miejsca? A, nie ma. Dobra. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać. Zaatakują nas. A my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż, co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. No tutaj nie da rady. Wspomniałeś coś o Nilfgaardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu.
Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw. Przegnamy i czarnych, i dziki gon. Dwie pieczenie na jednym ogniu. No czarni, to chyba też by chcieli walczyć z dzikim gonem, gdyby tylko Emhyrim pozwolił. W Ker Trolde Ciri będzie bezpieczna. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi... Sobie to szkoda, że nie ma takiej opcji alternatywnej. Ker Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Weź, to jest problem. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Coś tam da w zamian. Piękna robota. Masz zdolnego kowala. Nie ja. Król Erlend Ancreit. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu. Należał do rodu Ancreit. Smoczym ogniu, okej. A teraz należy do ciebie. Dzięki. Wiem, że to dla ciebie niełatwe i tym bardziej doceniam. Tym bardziej to nie będzie dla niego łatwe, bo ten miecz z psedam z prostego powodu jest oczywiście gorszy od tego mieca, który mam obecnie. No bo samo miałoby być lepszy. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. No w sumie dziki gon jest dalej tak trochę błędnie nazywany orsakiem upiorów, no bo nie do, to nie do końca są upiory. To są po prostu elfy. To są elfy z innego świata, a nie upiory. Niech topór twój nigdy nie pęknie. No ja nie mam topora. Ja walczę miecem. I walczę magią, walczę znakami. Magia jest super. Ktoś się ze mną napije? No kto? Nie ja. Ja nie piję z takimi jak ty. Wiecie co, tak to zdałem sobie sprawę z tego, że dla Miraculuma to w sumie nie ma żadnej nadziei. Błędnie robiłam sobie nadzieję. Błędnie wierzyłam w to. Za Miraculum. Ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. Może stać się lepszą bajką. Ja w to błędnie wierzyłam. Chciałem w to wiedzieć, ale... Tak jakoś wczoraj do mnie... Strasznie cięte. Na ciebie i czarodziejkę, coś się im zrobi. Dotarła. Cięte dlatego, bo są... głupie. Tak wiem. Argumentacie na... wielkim poziomie, ale... A taka jest prawda. Gdzie jest Ceres? Tutaj. Cześć. Królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Ale skromna. Teraz mogłam cię nie być tak skromna, bo skromność zbyt wielka to jest też zaginka w drugą stronę. Jak tam sprawowanie rządów? Jarlowie nie dają ci w kość? Wszyscy są bardzo wyrozumiali i wierzą we mnie. Poza Lugosem oczywiście. Daj sobie z nim spokój. Próbowałaś z nim rozmawiać? Może jeszcze się do ciebie przekona. No nie wiem, jest chyba jeszcze bardziej zapiekły niż mój ojciec. Ale oczywiście będę próbować. Daj sobie z nim spokój, nie warto. Tacy jak on, nigdy nie zmieniają zdania. Niestety. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał cię o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Ker Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników.
Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. To mnie trochę wkurza. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Wiecie, co mnie strasznie wkurza? W tym motywie znam Ceres, nie chce pomóc. Ostatecznie wkurza mnie to, że nawet jeśli Ceres nie jest królową, to tak coś jak ona nam nie pomoże i musimy się kierować do Hjalmara, a Hjalmar nam pomoże nawet jeśli jest królem. I to jest trochę głupie. I powinno być czasem tak, że okej, okay, rozumiem, że Ceres nie chce nam teraz pomóc, bo nie ma jak, ale no w momencie, gdy Hjalmar jest królem, no to Ceres w takim razie powinna z nami popłynąć do Kermoren. Co tam, Geralt? A tak to zawsze będzie to Hjalmar i to w sumie trochę nie ma sensu. Pamiętam, że ty i Ciri przez jakiś czas wychowywaliście się razem. Tak, pół dzieciństwa spędziła na wyspach i zawsze trzymała się ze mną. Takie było z niej chuchro. Ale na łyżwach skakała lepiej niż my wszyscy. Kiedyś pocharatałem sobie gębę na skałach, bo próbowałem ją prześcignąć. A potem oświadczyliście Krachowi, że się pobieracie. Słyszałeś o tym? Tak, mieliśmy wtedy po 12 lat. Ojciec rzemieniem wytłukł mi wtedy te amory z głowy. Ciekawe, jakby to było teraz ją spotkać. Będziesz miał okazję. Swoją drogą oni byli strasznie śpowani w pożegnaniu Białego Wilka. Modzie. Kolejną wyprawę? Pewno. Lodowy gigant to dopiero początek. Zresztą, różni tacy już zaczynają opowiadać, że wcale nie był taki wielki. A co z ludźmi z Undwi? Mieliście im pomóc wrócić na wyspę i odbudować Urskar. Ceres się tym zajmie. Aha, okej. Okay. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. A co wiecie, Hjalmar będzie miał okazję się wykazać, więc korzysta najbardziej z tej okazji. Dobra. Moi drodzy, mamy wszystkich. Sojuszników. Za tym idzie. Myślę, że wybieramy się na wyspę Mgieł. Swoją drogą do wyspą Mgieł strasznie mi się kojarzy z bajką Domek i Przyjaciele, kiedy oglądałem o tym w dzieciństwie. I w tej bajce też była wyspa Mgieł. Był właśnie taki jeden film. Znaczy film, no. Taki po prostu odcinek, taki dłuższy odcinek z Tomka i Przyjaciół, który właśnie z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. Miał taką tematykę, że no, ten główny bohater, czyli oczywiście ten Tomek, to on ci właśnie udał na wyspę Mgieł, on trafił na wyspę Mgieł właśnie. I naprawdę cały ten motyw z wyspą Mgieł teraz mi się patrzy z tą bajką. Właśnie dlatego, bo no w tej bajce też była właśnie wyspa o takiej nazwie. No jak też sama nazwa wskazywała, to faktycznie ta wyspa była strasznie pokryta mgłą. Jest taka trochę creepy była również. Jak na bajkę oczywiście. Wiadomo, że to co tam... To jak ta wyspa wyglądała, ja to pamiętam dosyć dobrze. To nie jest oczywiście poziom wyspy bestii z Ciri, gdzie jest tak mocno. Wyspa bestii to naprawdę była przerażająca, jak na bajkę. Ale... Tak naprawdę wyspa Mgieł bardzo fajnie wyglądała w tej bajce właśnie. No dobrze, wydaje mi się dałoś, no i będziemy się kierować w stronę tej wyspy Mgieł. Więc istotne jest to, żebyśmy przed wykonaniem tego zdania wykonali wszystkie inne zdania, już na zasadzie ja to zrobiłam, więc możemy na spokojnie, bez problemu się na tą wyspę Mgieł udać. No i będziemy rzucać po Ciri, w końcu będziemy rzucać po Ciri. Naprawdę... Ciri jest świetna, moja ulubiona postać w Wiedźminacy i ogólnie jedna z moich ulubionych postaci. Bardzo lubię Ciri. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek.
idziemy sobie tak trochę wolnym krokiem, bo to jest trochę chcę teraz z wami pogadać. A temat chodzi chyba Miraculum, bo szczerze... Zdałem sobie sprawę z tego, że niepotrzebnie sobie robiłam nadzieję, że Miraculum może pójść w dobrą stronę. Bo jak czytam komentarze poszczególnych ludzi, jak zdaję sobie sprawę z tego, że Thomas Astrocott widzi dalej... jest częścią tego całego chorego przedstawienia. Ta muzyka nawet teraz ze skali idealnie pasuje do tego, żeby opisać sytuację w Miraculumie. To szczerze... Tak szczerze... dotarło do mnie, że Miraculum się nie zmieni na lepsze. Lara nie zostanie zreformowana, Chloe nie zostanie zreformowana, Marinette nigdy nie będzie ponosić konsekwencji za swoje czyny, nigdy się nie zmieni, nigdy nie zmieni swoich chorych planów, nigdy nie zmieni swojego chorego stylu bycia. Tylko oczywiście zawsze narracja będzie taka, a nie inna, że Marinette dobra, kochana, najlepsza, a Lala i Chloe złe i najgorsze. Nie ma naprawdę już sensu, nie tylko, że... Nie ma naprawdę sensu wierzyć w to, że faktycznie ta bajka może pójść w dobrą stronę. Ludzie nienawidzą Lali, twierdzą, że jest najgorszym złem. A szczerze, cała narracja w Miraculumie jest też w taką stronę pokierowana. Gdybyśmy wszyscy naprawdę myśleli, że Lala jest najgorszym złem. Bo oczywiście wszyscy dookoła twierdzą, że o, Lala jest takim najgorszym złem. Między innymi dlatego, bo mówiła rzekomo trzem kobietom, ja mówię rzekomo, bo widzieliśmy tylko dwie kobiety, które są niby jej matkami. Mówiła trzem kobietom, że jest ich córką. I pytam się do jasnej cholery jak. Gdzie tu jest jakikolwiek sens i logika? Jak niby 15-latka może wmówić kobietom, że jest ich córką? Wytłumaczy mi tutaj jakikolwiek... To wytłumaczy mi jakikolwiek sens tego? Nas będą atakować teraz te potwory. Trzeba uważać. No naprawdę, no serio, może mi to ktoś wytłumaczyć jakikolwiek sens, że... Twórcy ubierali sobie, wymyślili sobie taki motyw, że... Laila... Sen kobietom wmówiła to, że córką, co jest to nie ma za tego sensu. Jak niby im to wmówiła? Pytam się jak? I oczywiście pan do Miraculuma na tej podstawie twierdzi, że Lara jest takim najgorszym złem. Nie. Yeah. Wielka szkoda tylko, że to twórcy kierują Lailę w taką stronę. Że to twórcy prowadzą taką narrację w jej stronę i to samo dotyczy Chloe. Oni nie rozumieją oczywiście tego, że Lara jest taką samą ofiarą Tide Writingu, podobnie jak Chloe. Taką samą ofiarą przedstawienia jej najbardziej negatywnie jak się da. Poza ironia losu zreformowali Felixa, który jest w wieku Chloe i Laili, a nie zreformują ani Lali, ani Chloe nie zreformują. Ciekawe dlaczego, no może dlatego, bo są dziewczynami. Ja o tym mówię to cały czas, ale o tym widzę do tych ludzi to nie podsę. Teraz niezależnie od tego, jakiego złotyce bym podała w swoich głosowaniach odnośnie tego, która z postaci jest bardziej zła, ten złotyca czy Laila, ci ludzie i tak będą twierdzić, że Lala jest najgorszym złem. Mogę podać Hortman w składzie, a oni i tak będą twierdzić, że Lala jest najgorszym złem. No bo pewnie, 15-latka jest gorsza niż zniewany terrorysta, który próbował wymordować. To jest logika tego fandomu, logika Thomasa Astruka.
Zelara jest zła. Niereformowalna, że jest najgorszym złem, tak samo jak Chloe. Nie mówiłam, że Lyra i Chloe to są takie same ofiary jak Chloe i Rachel z Rapi Strange. A nawet jestem skłonna stwierdzić, że mimo tego, że... Nie! Wypadł! Kurde! Gubię syreny! Czemu syreny nie mogą być naprawdę pięknymi, zjawiskowymi kobietami w tej egzotyce? Muszą być jakimiś stworami! Gdzie ja mam kusę? Muszę kusę wyekwipować teraz. O nie! Serio! Czy wy dostrzeliście? Chyba będziemy kończyć odcinek za chwilę. No ja pierdzielę, oczywiście. Niestety teraz będą atakować te syreny, super. Spadaj. Wiecie co, ja bym chciała przynajmniej dopłynąć do tej wyspy mgieł. No i co, bo tu jej nic nie robi? Umieraj! Nie no, super, zaraz mi tą łódkę zniszczą. Kurwa, wkurwia mnie to! Powiem tak szczerze, ja tą sprawę z Lailą jeszcze omówię w osobnym filmie. Super, kolejne syreny atakują. Już mi tutaj, spadaj! Wynocha! Wypieprzaj mi z łodzi! Wypierdalaj mi z łodzi. Jeszcze mnie one tutaj będą denerwować. Spadaj! Won! Gdzie jest won? Ach. Nie no, ale te syreny naprawdę są irytujące. Wiecie co, do mnie w kłysę te syreny są irytujące. Ja naprawdę wolałem, żeby syreny to były fajne stworzenia w tej grze. Syreny to są na tyle ciekawe stworzenia, że... To powinny być fajne, ciekawe, wykreowane kreatury, a twórcy zrobili z nich takie potwory i to mi się bardzo nie podoba. To zwracając do tematu, to jeszcze będzie film na pewno o Lyle i Chloe, na co Lyle i Chloe. No nie, no właściwie film taki bardziej omawiający to. Dlaczego doszłam do wniosku, że Miraculum ma się już nie da uratować, że to jest ten sam stracony potencjał, co lepiej stracę, by nie było to, o tym, gdzie będę oglądać Miraculum, a teraz po to, żeby sprawdzić. Wypad z mojej łodzi! Super, zaraz mi tą łódź niszczą.
No ale tutaj już jest wyspa mgieł, więc skajcie. Nie, escape. Escape. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem w drogę Geralcie należy zakończyć odcinek i zapisać grę, kurwa mać! Zapisać. F5. No. I moi drodzy, w tym miejscu kończymy odcinek. W kolejnym odcinku wybieramy się do wyspy Mgieł. No teraz widzę, sytuacja się uspokoiła, ale pewnie tuż po dotarciu do wyspy Mgieł to znowu będą ściny, bo znowu będzie wcytywanie. Więc kończymy w tym momencie odcinek. To będzie na tyle, a w kolejnym odcinku już się wybierzemy na wyspę Mgieł, no i będziemy ratować Ciri. Ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.